Mam takiego znajomego, który żartobliwie mówił, że lubi podczas golenia porozmawiać z samym sobą, bo lubi inteligentnego rozmówcę. Dziś pojawia się w Ewangelii człowiek, który jest niemową, ale ta jego niezdolność do mówienia ma swoje duchowe jakieś podłoże. Jakiś mrok duchowy. To jest bardzo ważne, żeby przez wewnętrzny dialog z samym sobą wyprowadzać zwłaszcza te ciemne jakieś stany, jakieś takie mroczne, bolesne, kurczące się, skłonne do izolacji, wydobywać na światło. Ogarnij własną uważnością to, co się w tobie dzieje. Zrób to w sposób modlitewny, przed Bogiem, w Jego światłości. Znajdujemy przykłady takich właśnie wewnętrznych dialogów, na przykład w psalmie, gdzie człowiek mówi: czemu zgnębiona jesteś, duszo moja? I czemu trwożysz się we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę. Wejdź w dialog z samą sobą.